Będę operatorem kamery na programie Westerplatte Młodych. To jest taki zeszyt praktyk. Praktykanci przed każdym wejściem do studia wpisują swoją obecność, aby później pan koordynator praktyk mógł potwierdzić, czy aby na pewno byliśmy i odbywaliśmy praktykę. Pierwszy raz, już przychodzę dość często do studia, więc jestem zaprawionym operatorem w boju, że tak powiem. Można stworzyć coś fajnego, można złapać fajne ujęcie, które później zostanie wyemitowane w telewizji. Dosłownie za chwileczkę rozpoczynamy program w naszej rodzinie z ojcem dyrektorem. Mamy już 4 kamerki, będzie 3 gości, więc pełna mobilizacja i werwa do pracy jak najbardziej jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na naszą cykliczną audycję, cykliczny program, może cykliczne spotkanie w naszej rodzinie, w rodzinie Radia Maryja. To od tego wszystko się zaczęło niemal 30 lat. Muszę wymyślić, jak coś zrobić, bo dzisiaj jest program o filmie Nędza i Madam i po prostu... Chciałbym dzisiaj niekonwencjonalnie zrobić taki efekt filmowy z tyłu, żeby były światła, troszeczkę sprzętu filmowego, kamera jakaś w tle, żeby nie, że tylko ścianka i dwie osoby, tylko żeby w tle coś się działo, nie? Tylko muszę to wymyślić, jak to zrobić. Trudna jest praca w telewizji? Co się dzieje? Mariusz! Thank you.
nie obniżysz kotary, bo oni ją podnoszą. Nie, jak chodzi, ale trochę, damy trochę niżej. Na siedząco? No na siedząco. W ogólnym czy będzie widać? Ale nie mamy ogólnego, są dwa plany. Jeden bliski na dwie osoby i drugi na Facebooka. Jest online. Dwie kamery statycznie. Cześć. Hejka. Gdybym prowadzili program przed premierą filmu Nędzarz i Madame, mała reklama. Będziemy rozmawiać z gośćmi, odpowiadać na pytania facebookowiczów. Co jeszcze będziemy tu robić? Uśmiechać się do kamery. Same pozytywne dziennikarskie rzeczy, więc... Powiedzmy, jaki to jest logo. Tak, będziemy teraz robić próbę. Zawsze jak robimy jakiś program, czy Westerplatte, czy rozmowy niedokończone, musimy sprawdzić połączenie, przynajmniej godzinę przed programem, ustawić kadr i sprawdzić poziom dźwięku, żeby wszystko grało po prostu, nie? No, na przykład, nie wiem, mała oczywiście, że się stresujemy. Myślę, że to jest program na żywo. Jedno złe kliknięcie i no, za to lubię tą pracę. W stresie. To, że jest trochę stresu, dodaje mi to energii do działania i... Dlaczego wybrana... Lubię to. Ustawiamy światełko, które świeci w tamtą stronę. Bardzo mi się tu dobrze pracuje i ta praca to spełnienie moich marzeń. Akurat zajmuję się realizacją. Uwaga, to jest bardzo ważny telefon. Wojciech Konopka, główna baza telewizji Trwam, proszę bardzo. A tutaj najlepszy emitor na świecie, minuta. Witam serdecznie najlepszego emitora. Mariusz. Witamy Cię bardzo serdecznie na pokładzie, minuta do wejścia. Czołówka, dobra, dwójka. Kurczę, co ja tutaj najbardziej lubię? Może to jest trudne pytanie. Najlepsze w tej pracy jest to, że można się rozwijać. Mamy wiele pomysłów, które możemy realizować i często szef, czyli ojciec, nie staje nam okoniem, tylko pozwala nam realizować własne pomysły. Łatwa iskra zmęci płomienie. Ja montowałem ten telewizor. Pół minutki. No dobra, no to good luck wam wszystkim życzę, nie? Jak ktoś robi to, co kocha, to nie przepracuje ani jednego dnia w życiu. Ja tak mam. 15. W imię Boże, w imię Ojca. Umiecie się na Ducha Świętego. Amen. Uwaga, cisza na planie. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Cześć. Mamy piątek, godzinę 18:15, także pora poprowadzić dla Was kolejny odcinek naszego programu. Minuta do wydania. Szczęść Boże Maria Kupczyk, czas na informację dnia. Zapraszam. W nocy doszło do kolejnych prób sforsowania granicy polsko-białoruskiej. Resort obrony informuje, że reżim Łukaszenki zastrasza migrantów. Funkcjonariusz.
Według szacunków polskich służb na Białorusi może przebywać nawet 15 tysięcy migrantów. Próba siłowego sforsowania granicy może się powtórzyć. Dąży do tego reżim Łukaszenki. Dominik? Tak? Dostałeś tekst? Tak. Rozumiesz wszystko? Tak. Jak nie będziesz rozumiał, to pytaj. Nie. No już dostałeś ten, zgaskę, co? Był dzisiaj rano w Radiu Z, ale opowiadał też o sytuacji jakby epidemicznej, gdy mówił i o liczbie chorych i o zgonach. Może ewentualnie posłuchasz też, bo coś tam sensownego też powiadałeś i informacji. Nasza praca zaczyna się o godzinie 5, jeżeli chodzi o taki normalny czas pracy dziennikarzy. W przypadku wydawcy jest to 4:30, ze względu na to, że wydawca musi przygotować dziennikarzom, co mają pisać oczywiście na wydanie. Pierwsze wydanie mamy o 8. Dzisiaj jest środa, więc nie mamy wydania o 10, mamy wydanie o 12, potem 16, 18, 5, 20, główne wydanie i 21:20. Po apelu jasnogórskim. I jeszcze są wydania nocne. To jest północ. Ją robimy głównie z myślą też o naszej Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ja przychodzę tutaj od drugiego roku studiów. Na początku byłem na portalu Radia Maryja, potem trafiłem do redakcji telewizyjnej. No i tak to się ciągnie już ta historia. Na początku jako dziennikarz, reporter z wyjazdami do Sejmu, z różnymi wyjazdami też na różne takie wyjazdy zagraniczne. Dużo wyjazdów sportowych, dlatego że też budowaliśmy tutaj redakcję sportową. A teraz moje obowiązki to są właśnie obowiązki wydawcy, czyli już jakby kierowanie całym zespołem pracowników w trakcie zmiany po to, żeby przygotować jak najlepsze wiadomości z myślą o naszych widzach. Chodź, chodź pierwsza. W roku 2000 ojciec dyrektor powiedział o planach utworzenia telewizji. Skończyłem w 2002 liceum i praktycznie od razu przeszedłem tutaj do pracy. Można powiedzieć, że to była całkiem inna telewizja, jak się zaczynało w tym 2003 roku. Na przykład w newsach cała emisja materiałów polegała na tym, że były wrzucane kasetki do odtwarzaczy i z nich były emitowane materiały. Dzisiaj abstrakcja. Rozpoczynamy Anioł Pański. Godzina 18 jest Anioł Pański. Zapraszamy serdecznie. Z sentymentem się wraca do tych czasów początków i naprawdę no, to jest taka radość z tego, że się uczestniczyło w tym wszystkim. Koniec września w 2013 roku ruszyła tutaj ta redakcja. Jestem tu chyba najdłużej. Nawet mamy jeszcze zabytki nasze, a to ostatnio, parę dni temu zerknąłem, co tu wisi w tym studiu. A to było nasze pierwsze green box, które mieliśmy w studiu newsowym. No dzisiaj już to wygląda profesjonalnie. Możemy pokazać też prezenterów, że tak powiem, od stóp do głów i mamy tą przestrzeń wirtualną i tak dalej. A zaczynaliśmy kiedyś na takim właśnie roll-upie greenboxowym, który jeszcze był sprowadzany na dół i osoba stawała na takim czymś i po prostu było to ograniczone i dla osoby, która miała bardzo małą przestrzeń, w ogóle nie mogła się poruszać, zazwyczaj była kadrowana tylko od pasa, ponieważ nie było jak tego pokazać. Za chwilę właśnie będziemy mieli, koleżanka przyszła na próby, więc będzie możliwość zaprezentowania tego. Ja się głównie zajmuję techniką, tutaj techniką w newsach. Wszędzie, gdzie jest technika, zdarzają się awarie. Myślę, że nie da się tego wyeliminować, dlatego też praca, jeżeli chodzi głównie tutaj o realizację, ale też nie tylko montaż czy dziennikarze, jest to specyficzna praca, ponieważ no, tu nie ma czasu czy na montażu, czy pisząc tekst. Liczy się każda chwila i bardzo często jest tak, że materiały, które są montowane szczególnie w wieczornych wydaniach, czasami się wszystko zmienia na ostatni moment, czasami wydanie ruszamy o 20,
rusza studio, rusza czołówka, a pierwszy materiał, który ma być emitowany, jeszcze oczekujemy, bo jest eksportowany z komputera. Więc emocje są bardzo często, stres też, ale myślę, że każdy, który przychodzi do redakcji newsowej, liczy się z tym, że takie warunki są i musi też sobie z tym radzić. Jesteśmy takim dosyć małym tutaj składem ludzi i naprawdę miło się pracuje z wszystkimi. Wiadomo, każdy ma jakiś tam różny charakter, ale to, że się dogadujemy tą całą grupą tutaj ludzi i razem jakoś potrafimy sobie pomagać i się wspierać, to jest bardzo duża zaleta tego naszego niewielkiego działu. Potrafimy czasami też po pracy się spotkać razem i porozmawiać tak sobie spokojnie poza pracą, poza tymi wszystkimi sprawami, które się tu dzieją, więc myślę, że w większości ludzie tu się dobrze czują w tym gronie naszym. Zwykła praca w jakiejkolwiek czy innej stacji, czy w innych mediach. Ma to charakter katolicki. Mam cały czas takie odczucie, że jest to coś więcej. To nie jest tylko takie wykonywanie swojej pracy, ale też ta praca służy do ewangelizacji. Tak. To musi działać wszystko, nie? Dopięte na ostatni guzik. To nie jest jeden kabelek, tylko 12, a nawet 10. Z tego bardzo dużo. 64 kanały tutaj, tak jak widać. Trzeba tutaj po kolei sprawdzić, połączyć się też z Mazowszem, bo oni też to samo muszą mieć. Nastawiamy się na 64 przeloty, czyli jakby 4 mikrofony. Ale może się okazać, że to będzie więcej. Urósł wielki, a tak to tak opadają i ten, a on jakoś tak mi się trzyma. No ja pracuję od samego początku, od 2003 roku, odkąd powstała telewizja. Tak tworzyliśmy ten sekretariat i to już jest 18 lat. I cały czas trwam. Praca w sekretariacie to korespondencja, obsługa firmowej poczty mailowej,
kontakt z widzami telefoniczny. I w sumie to pierwsze rozmowy się zaczynają tutaj. Nie można zbywać ludzi, bo ty nie znasz, kto jest po drugiej stronie, nie? Telefonują osoby niewierzące na przykład. Zaczyna pytać, a może mi pani coś powie, kto to jest ten Pan Jezus? Ja wtedy mówię i słyszę, że prześmiewa, ale ja cały czas kontynuuję. I w końcu zaczyna powoli ustępować i zaczyna rozmawiać już normalnie. Nieraz nawet proponuje rekolekcje, a nieraz nawet wybrać się do dobrej spowiedzi, żeby jakoś inaczej spojrzeć na życie. I ktoś kiedyś nawet zatelefonował mi i podziękował, że dzięki temu tej rozmowie poszedł do spowiedzi przez zwykłą rozmowę telefoniczną. A gdybym go zbyła i czy odłożyła słuchawkę i nie rozmawiała, to a jednak potrzebował tej pomocy. Także dla mnie to była wielka radość. Sekretariat telewizji Trwam, szczęść Boże. Słucham. Także nie jest to taka może zwykła, sucha posługa telefoniczna, zbycie kogoś, tylko taki osobisty też kontakt z widzami, że oni czują się jak w rodzinie wtedy. I dlatego stąd też jest ta szczerość w wypowiedziach. Na pulpicie mam dziewczynę w macherowym berecie i zawsze się ojciec śmieje, Grzegorz, z tego zdjęcia. Z tej macherówki. Dużo się zmieniło. Przede wszystkim wielkie doświadczenie ludzi, profesjonalizm już też pracowników. No, jeżeli chodzi o sekretariat, to wystrój sekretariatu. No ja niestety trochę się postarzałam, ale też się cieszę, że w ogóle takie owoce są, że młodzi ludzie przychodzą i już pracują. I tak jak w tej chwili, jak ty, czy Konrad za ścianą, tak się wtedy przekrojowo, nie? Tak patrzysz, ile się zmieniło przez te 18 lat, ile ludzi przyszło, ile ludzi się wykształciło. No, nasz zespół telewizyjny jest, mogę powiedzieć, super, bo my się znamy tak od podszewki. Dużo ludzi jest jeszcze z początków telewizji. Też nowi ludzie przychodzą, my się poznajemy. Nieraz przychodzą do mnie nawet powiedzieć szczęść Boże chociaż, czy zajrzeć, jak pani żyje. Dla mnie to też jest misja. Też jest misja, którą staram się wypełniać i taka misja ewangelizacyjna. Cieszę się, że mogę w tych dziełach brać udział i tak jak już wspominałam, tu realizuję swoje powołanie do świętości. Telewizja już jest pełnoletnia i myślę, że to jest też taką zachętą dla mnie, żeby iść do przodu i cały czas się rozwijać. Bo tak jak kiedyś ojciec Darek powiedział, że kto się nie rozwija, ten się zwija. I to tak też mnie zmotywowało. Ale tak w ogóle to zawsze powiedzenie ojca dyrektora Alleluja i do przodu.